Cześć, Pasieka Gromadzyń. 24 lipca, sobota. Ale czas zasuwa, zaraz sierpień. Ostatnio nie nagrywałem, bo też dużo się nie działo. Kończyłem na raty trochę wybieranie miodu lipowego. Tutaj 14 rodzin zostało na miejscu, tak jak widać, puste są miejsca, troszkę się przerzedziło, bo 15 rodzinek pojechało na grykę. Zostały odkłady i te rodzinki tutaj, powiedzmy, słabsze, starałem się wybrać silne na grykę, żeby miały które pszczoły co nosić. Teraz taki dosyć martwy okres w roku, jeżeli chodzi o pożytki. Kwiaty oczywiście kwitną, ale to nie jest pożytek towarowy. Nie ma przybytku na kropu wula. Nie widać, jaki ruch jest. Pszczółki gdzieniegdzie coś tam latają, ale przeważnie pojedyncze, słabiutko. Więc więc spora na leczenie i podkarmianie. Leczyć będę paskami, wiowarem. Podkarmiać syropem cukrowym. Odkłady podkarmiam ciastem. Wczoraj dokładałem, tylko nie pamiętam w których zaraz. W tych na pewno. Wszystkich podałem ciasto, nie licząc takich, gdzie po prostu tutaj z boku gdzieś próbowałem jakieś kawałki ciasta wrzucić. Chodzi mi na przykład do tego, bo nie ma tutaj miejsca. Nie ma tu miejsca. Tutaj, akurat w tych styrudorach, patrzcie. Tutaj jest, jest zawieszony paseczek, biowar. No, odkład daje jeden, na rodzinę produkcyjną dwa. I ciasta. I popatrzcie, prawie wszystko zeżarły. Mało co tutaj już zostało przez noc. Niech jedzą, muszę zamówić jeszcze ciasto, bo wczoraj wszystkie dałem. No, mam tych odkładów, policzymy. Tutaj te dwa to też są odkładówki, tylko już przerzucone do normalnych odkłady, do normalnych korpusów jako polskich. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Te tutaj wszystkie są ok. Tu też jest sześć. Tutaj jeden chyba jest bez matek. Coś wczoraj już zaglądałem. Były jakieś mateczniki, nie było widać jajeczek. I tutaj jeden też jest słabszy. Te dwa słabsze. Zastanawiam się. Zrobię dzisiaj przegląd rodzin. Jeżeli w jakichś rodzinkach tu jest dużo czerwi, dużo pszczoły, to po prostu po jednej ramce dołożę do tych słabszych, żeby je wzmocnić. Jak nie, to je połączę. No, zastanawiam się właśnie, co z tą matką. Jak nie ma w jednym, no to dobrze było połączyć. No, ale to jeszcze zobaczę. Dzisiaj będzie przeglądzik. A co umie? No, koniec sezonu na pasiece stacjonarnej, można powiedzieć. Niedaleko mnie jeszcze jakaś plantacja rośnie, tam coś tam kwitnie. Więc zobaczę, jak to wygląda, czy noszą nektar. Jak nie, no to dzisiaj już wieczorem pierwsza dawka syropu pójdzie i paski do rodzin produkcyjnych, bo na razie tylko, no wczoraj się zajmowałem tylko odkładami. Tu też przełożyłem jeden z odkładówki na korpus. Jeszcze bym przełożył nawet ze 3-4, ale nie mam tyle daszków. Muszę zamówić daszki. 7 zamówiłem niedawno, poszły już. Akurat pojechałem na grykę, bo zamawiałem takie daszki, które nie wystają. W sensie łatwo jest pasami spiąć, bo jak tu coś wystaje, jakiś kawałek taśmy, czegoś, dachu, no to ciężej to później spakować na przyczepkę czy tam do busa. No, jechały na przyczepce, ale będę je zwoził busem. Więc te nowe daszki tam poszły, a tu zostały właśnie wszystkie takie, które wystają, które się trochę, no może i by jakoś się spiął tymi pasami, ale no, gorzej to ten wygląda, gorzej to zrobić. Widzę, że latają żółtym pyłkiem, całkiem go dużo noszą. Zastanawiam się, czy to z tej plantacji. Podjadę tam zaraz rowerem, a z kilometr za moją wioską coś rośnie.
Nawet jeszcze nie wiem co, bo nie miałem czasu tam. Tylko ojciec mi mówił. I jeżeli one będą nosić nektar, to nie będę dawał tego cukru. Może jeszcze coś bym wybrał wtedy, ale no nigdy nie miałem po lipie tutaj na pasiece pożytku. Raz czekałem na nawłoć. Zebrałem chyba po 4 kilo zula, ale ten okres taki właśnie w lipcu, ja nie pamiętam, chyba wtedy nie karmiłem i te pszczoły później słabe poszły do zimy. Dlatego jeżeli bym na nawłoć liczył, ale ja nie nastawiam się na nawłoć, to musiałbym teraz podkarmiać takimi malutkimi dawkami, żeby to w ogóle do miodu nie doszło. Czyli takie pół litra na dzień, a to jest też kupa roboty. Więc no nie nastawiam się na nawłoć, nie zbieram jej. Może kiedyś, ale na razie to nie. No, jeżeli chodzi o to pożytki, nie licząc tych, na które wywiozłem, no to rok do roku jest trochę gorszy dla mnie rok niż rok wcześniej. 3 kilo mniej mam z pnia. Fakt, że dwa razy więcej tych rodzin, więcej do ogarnięcia, więc spadek mógłby być spowodowany większą ilością. Ale no nie do końca, bo warunki były bardzo dobre w tym roku. U mnie, tak według mnie, przesądziło o tym to, że no u mnie rzepak jest jeden z pierwszych krajów, to jest Dolny Śląsk, najszybciej kwitnie, a wiemy jaki był początek maja, był bardzo zimny, więc niestety jak poprawiła się ta pogoda na ten rzepak, to u mnie już praktycznie był sam koniec. W innych częściach kraju troszkę bardziej mogły pszczoły skorzystać, bo było później jeszcze trochę dłużej tego kwitnienia, z tydzień, dwa. Więc moje, no, rzepak piękny w tym roku, ale bardzo zimno. Te warunki wyglądały tak, że pszczoły latały od 10 do 2, 4 godziny dziennie zamiast cały dzień, bo tylko w koło południa było ciepło. No i rzepaku było 2,5 kg mniej niż rok temu z pnia. Później była akacja. Akacja u mnie przez 6 dni pięknie nektarowała, po prostu cudo. I przyszła burza. No niestety, chociaż gradu nie było, był bardzo zimny deszcz. Bardzo grube, zimne krople, które no, zniszczyły te kwiaty. Później już w ogóle zero zainteresowania pszczół. Nie było nic na tej akacji. A powinno jeszcze to kwitnąć drugie tyle. Te 6 dni plus drugie tyle. I myślę, że wtedy byłoby dużo lepiej. A tak to było z tej akacji też 2,5 kg mniej niż rok temu. No, a mogło być dużo lepiej. A lipa już normalnie, powiedzmy, tej lipy u mnie kilo więcej niż rok temu. Kilo, czy tam nawet dwa. No i tak wyszło, że 3 kilo mniej z pnia, licząc te trzy pożytki. U mnie więcej tu nie ma. No i taki rok. Troszkę szkoda, bo warunki były, no ale pechowo. Raz u mnie, raz u kogoś innego ta burza przyjdzie. A rzepak to tak zawsze. W maju to nigdy chyba się nie zdarzyło, żeby było tyle dni ciepła. Tyle dni pogody, żeby cały maj był piękny. Zawsze jakieś, jak nie przymrozki, to właśnie deszcze, to chłody. To standard. No, ale tej akacji mi najbardziej szkoda. No, także rok, powiedzmy, nawet dobry. Wiecie, jak się coś wyciągło, to zwrócą się te koszty, to już jest ok. A jeżeli z gryki coś przyniosą, później jeszcze mam zamiar na wrzos jechać, To będzie na plus. Jeżeli chodzi o jakieś hodowle matek, to tylko raz jedną serię dla siebie zrobiłem. To wyszło mi tak sobie, chyba z 14 rodzin 3 się nie wygryzły, z mateczników 3 się mateczniki nie wygryzły. Później ze 3 się nie unasieniły matki. I z tych 8, co się unasieniły, to jedna czy dwie w ogóle przestały czerwić po paru, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach. Nie wiem co. Więc dosyć słabo mi wyszła ta hodowla, a z kupnych matek, bo też sporo kupuję od hodowców, najpierw się fajnie bakwasty unasieniły. Później znowu dwie, trzy matki mi
melisy nie wróciły. Więc tak średnio, średnio. Ani dobrze, ani źle, jakoś mega. Sporo pyłku w tym roku zebrałem, dużo więcej, bo kupowałem trochę tych poławiaczy. Już praktycznie do wszystkich produkcyjnych były wstawione poławiacze pyłku. Także sporo, sporo pyłku mam. No, poszerzyłem o chyba 22 i jedna rójka, czyli 23, tak jakby nowe rodziny, pasiekę. Robi się tego dużo, no ale już zaczynam wywozić, bo tutaj na miejscu już się robi po prostu mało. Nie może być za dużo uli w jednym miejscu, bo wiadomo, no te pszczoły nie znajdą sobie tyle pożytku. Będzie coraz mniej miodu w ulach, a coraz więcej roboty. Dlatego moja pasieka robi się troszkę wędrowna. No w tym roku próbuję po prostu z tą wędrówką. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, jak to będzie w następnych latach. Dobra, to takie podsumowanie tego sezonu na pasiece stacjonarnej, nie licząc tej wędrownej, powiedzmy, części. Nie był to zły rok. Był taka czwóreczka, powiedziałbym. Nie był to u mnie najlepszy rok. Praktycznie średnia z pnia jest najniższa od jakichś 3 lat. Ale tam wiecie, powyżej 20 kg jest. Nie będę mówił dokładnie, bo zauważyłem, że jak się mówi takie rzeczy, to straszny hejt jest. Powiesz, że dużo wybrałeś, to ci powiedzą, że kłamiesz, oszust i w ogóle cukrem karmisz, bo przecież on nie wybrał, a ty jak mogłeś wybrać? Jak powiesz ile, że mało, to powiedzą, że beznadziejny się pszczelarz, przecież on 150 litrów wybiera rocznie z pnia. Takie komentarze co chwilę się pojawiają. Dlatego nie mówię wprost, mniej więcej mówię powyżej ilu albo poniżej i tyle. Ja jestem zadowolony. Mówię, mogło być troszkę lepiej, troszkę te warunki się no tak złożyło, ale nie mam na co płakać, nie mam na co narzekać, a niektórzy, wiadomo, dużo gorszy rok mieli. Także pozdrawiam, jak chcecie możecie w komentarzu napisać, jak u Was sezon się udał. Ciekawi mnie to, jak to w innych rejonach Polski jest. I powodzenia w następnym sezonie. Szykujcie pszczółki na kolejny rok. Leczcie. Podkarmiajcie rozwojowo, żeby zimowla się udała. Cześć!